Początek lutego był okresem, kiedy serca inwestorów na całym świecie zabiły nieco mocniej. Szczególnie po roku 2017, kiedy panował pełen optymizm i całkiem sympatyczne stopy zwrotu z głównych parkietów. Co się okazało? Okazało się, że początek lutego to gwałtowne, dosyć oczekiwane, być może nieoczekiwane spadki na indeksach giełdowych. Przecena lutowa, chociaż krótkotrwała, pokazała, że złoto nie podąża za giełdami w sytuacji wyprzedaży, korekt, czy krótkotrwałych, czy długotrwałych przecen. Złoto trzymało swoją wartość, w krótkim okresie zyskiwało na wartości i to pokazuje, że po raz kolejny nie tylko aktywo na czasy dużego niepokoju, ale również idąc za rokiem 2017, również świetne aktywo w czasach dużych wzrostów na indeksach giełdowych. Pamiętajmy, że rok 2017 stał pod znakiem wzrostów. Wszyscy cieszyliśmy się tym, jak rośnie gospodarka światowa, jak rosną indeksy giełdowe i jednocześnie w tym samym momencie złoto, które zawsze było uznawane jako aktywo defensywne, zyskuje ponad 13% w dolarach amerykańskich. To, co się zadziało na początku lutego, oczywiście jest pewnego rodzaju zjawiskiem, który rynek spodziewa się od dłuższego czasu, bo dziesięcioletnia hossa rodzi już coraz więcej wątpliwości i niepewności. Oczywiście takich sytuacji może być więcej. To wygląda mniej więcej tak, jak z napinaniem struny. Ta struna ma pewnego rodzaju wytrzymałość. Ona jest napinana, 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 nie pęka, ale w pewnym momencie, im mocniej jest napięta, to te pęknięcie może być z bardzo dużą siłą. I niewykluczone, że taka sytuacja również może dotyczyć rynków kapitałowych. Oczywiście przewidywania na rok 2018 raczej są dosyć optymistyczne, natomiast nie ulega wątpliwości, że to już jest ten czas, na pewno ten czas, żeby poważnie rozważyć złoto w swoim portfelu, już nawet nie w kwestiach teorii, ale praktycznie to złoto w tym portfelu posiadać. Złoto oczywiście nie jest antidotum na wszelkiego rodzaju problemy świata, natomiast na pewno doskonale zda egzamin w sytuacji kryzysu, korekty, recesji czy gwałtownych przecen.